filmie wciela się Pani w postać Magdy. Jaka ona jest? Magda jest przede wszystkim kochającą mamą, bardzo oddaną. Wydaje mi się, że też całkiem niezłą żoną. To było dla mnie najważniejsze w tej postaci, że nie bałam się być zdefiniowaną przez męża, przez mężczyznę. I moja postać Magda jako malarka, która realizuje się na swój sposób zawodowo, ale trochę poświęciła swoją karierę zawodową dla domu. Bardzo mi zależało, żeby wiele kobiet mogło się z nią utożsamić. I walczyliśmy z Antkiem Królikowskim, który gra mojego męża, żeby to była naprawdę kochająca się rodzina pomimo wielu niedogodności, bo mieszkają nie u siebie, tylko u teściowej, czyli mamy mojej bohaterki. I walczyliśmy o to, żeby wejść emocjonalnie mocno, kochająco, żeby móc z tego spaść. Czy Magda jest też takim głosem rozsądku? Tak, wydaje mi się, że jest i intuicja macierzyńska bardzo przez nią przemawia. Pomimo tego, że może nie ma silnego głosu, nie może powiedzieć mocno nie rób tego, bo się trochę na tym nie zna i też wydaje mi się, że często kobiety też są sprowadzane do takich ról, że się na tym nie znają, więc lepiej niech się nie wypowiadają, to pamiętam takie bardzo mocne stwierdzenie mojej bohaterki, że wiesz, czego ja chcę? Ja chcę, żeby moje dzieci były bezpieczne. I ona jest takim przykładem mamy, która mając małe dziecko na ręku, jeszcze w czasie połogu, walczy o to, żeby jej rodzina miała dach nad głową. I to jest dla niej kluczowe. A dlaczego tak ważne było, żeby ten film powstał? Żebyśmy zaczęli rozmawiać na temat tego, co się wydarzyło w naszym kraju, żeby to się stał temat po prostu publiczny, żebyśmy nie zamiatali tego pod dywan. Uważam, że film ma bardzo dużą moc zmuszania do rozmów i mam nadzieję, że też taka dyskusja się wywiąże.